Jest godzina 20, zaczynamy punktualnie. Pokój nam się powoli zapełnia. Mam nadzieję, że nie będzie to rodziło żadnych przyczyn, żadnych powodów tutaj, takich problemów technicznych. Jeżeli się tak zadzieje, to pozwólcie z góry uprzedzę, że wyłączę kamerę. I jeszcze tylko chciałam sprawdzić na samym początku, czy dobrze mnie słychać. Proszę napiszcie w skali od 1 do 10, żebyśmy mogli wystartować z taką pewnością, że jest OK. Fajnie. Super. Super, super, super. Jeszcze tylko tutaj mam takim, o, super. Fajnie, dziękuję Wam bardzo za tę informację. Zatem zaczynamy nasze szkolenie Idealna grupa docelowa dla coacha. Przybyliście dzisiaj tutaj bardzo licznie, chociaż wakacje za pasem, jak widzę, gdzieniegdzie pochwaliliście się już, że pogoda sprzyja spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Tym bardziej jest mi miło, że zechcieliście spędzić ten czas ze mną. Moje pytanie na początku, kto jest ze mną pierwszy raz i kto nigdy nie widział żadnego mojego webinaru? Czyli jednym słowem, po raz pierwszy ma kontakt ze mną. Czyli jest kilka osób. I to również nie widzieliście żadnego materiału, żadnego webinaru. Tak. Ok, dobrze. Super. Dziękuję Wam za tę informację. Zatem nasze dzisiejsze spotkanie będzie trwało około 60-90 minut, czyli mam nadzieję, że skończymy około 21:30. Od razu z góry przepraszam, ponieważ mam tendencję do przeciągania. Dobrze mi się z Wami spędza czas w takich okolicznościach i jeżeli się zdarzy, że będzie nieco dłużej, to mi to wybaczycie. Natomiast liczę na to, że dzisiaj szybciutko zmierzymy się z naszym tematem i około 21:30 puszczę Was już do Waszych obowiązków domowych, tudzież do miłego łóżeczka. Zakładam dzisiaj przerwę 10-minutową, będzie ona mniej więcej w połowie naszej prezentacji. Przygotowałam również dla Was okazję to znaczy materiały, produkty, które oferuję moim klientom, coachom, ponieważ dostałam liczne zapytania po ostatnich webinarach, czy będzie można jeszcze skorzystać z tej oferty. Moja ogromna prośba, żebyście, będę oczywiście moderowała czat, ponieważ wielokrotnie, to już jest mój siódmy czy ósmy webinar, wielokrotnie zgłaszaliście mi, że Wasze jakby liczny udział i dyskusja na czacie może mnie rozpraszać, ale również i Was. Więc jeżeli będę miała do Was jakieś konkretne pytanie i będę potrzebowała Waszej reakcji, to wtedy ten czat włączę. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ponieważ no, jesteśmy tutaj dosyć w ograniczonym czasie i zależy mi na tym, żeby Wam przekazać jak najwięcej merytorycznych treści, żeby dla każdego z Was był to wartościowy materiał, a zawsze można po prostu do mnie napisać. Jeżeli będziecie zgłaszali pytania, to bardzo proszę, żeby one dotyczyły tematu, o którym akurat mówimy, a nie tematu, który jest taki ad hoc, niezwiązany z tym, o czym akurat jest mowa, no bo wiadomo, że wtedy po prostu odbijamy od brzegu. Ogromna prośba, żebyście nie wklejali do czatu linków. Poproszę Was również, jeżeli macie ochotę, żebyście sobie przygotowali kartkę, coś do pisania. Jeśli chodzi o nagranie, tak, materiał się nagrywa, natomiast jak informowałam Was w licznej korespondencji zapraszającej Was na ten webinar, nagranie nie będzie dostępne bezpłatnie, natomiast dzisiaj podczas tej prezentacji będzie okazja, żeby go otrzymać w bonusie. Jeżeli macie na początku jakiekolwiek pytania odnośnie naszego kontraktu, to szybciutko proszę je zadajcie. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania związane, nie wiem, z naszą dotychczasową współpracą, czegoś tam nie dostaliście lub czegoś potrzebujecie ode mnie, to podaję tutaj swojego maila. Bardzo proszę, piszcie do mnie. Ja w miarę systematycznie odpowiadam na każdego maila. Ponieważ jak usłyszałam, jest wśród nas kilka osób nowych, które nigdy nie uczestniczyły w moim webinarze i nigdy nie miały styczności z moimi materiałami, nagraniami, kursami i szkoleniami, to pozwólcie, że dość szybko postaram się przedstawić i parę słów o mnie.
Ja jestem certyfikowanym coachem. Certyfikację mam przez ICF i jest to pierwszy poziom ACC. Jestem też trenerem biznesu po szkole biznesu i od 2005 roku prowadzę działalność gospodarczą. I moim celem jest pomaganie coachom, młodym głównie coachom, w wypracowaniu pierwszej praktyki coachingowej, w znalezieniu najpierw klientów, potem płatnych klientów, a potem pomagam w wystartowaniu z własnym biznesem, z położeniem fundamentów pod biznes, tak żeby z coachingu żyć i żeby na coachingu zarabiać. Więc tak, ukończyłam studia life coachingu na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyłam również szkołę trenerów biznesu moderatora w Wrocławiu. Przez 2 lata po zakończeniu studiów prowadziłam warsztaty z rozwoju osobistego i to były warsztaty prowadzone we Wrocławiu i w Łodzi. W ciągu pół roku po zakończeniu studiów wypracowałam już moją pierwszą praktykę 100 godzin coachingowych i jeden z materiałów wideo, jeden z webinarów był poświęcony temu tematowi. Jak już mówiłam, mam akredytację na poziomie ACC, akredytację nadaną przez ICF. Mam również doświadczenie w prowadzeniu coachingu grupowego i zespołowego i kształciłam się, również przeszłam szkolenie z tego obszaru prowadzone przez jedną z firm szkoleniowych tutaj łódzkich, która ma akredytację ICF-u. Od stycznia ubiegłego roku uczę się marketingu internetowego i ja swój biznes buduję głównie w oparciu o biznes online i tego Was też uczę, pomagam Wam w tym, jeżeli Wasza właśnie grupa docelowa pozwala Wam na to, abyście swój biznes budowali właśnie za pośrednictwem internetu. A również występuję face to face, bezpośrednio mając kontakt z Wami. Tutaj w kwietniu tego roku występowałam na studenckim forum Business Center Club w Bydgoszczy. Moi drodzy, jestem coachem, ale jestem też trenerem, jestem przedsiębiorcą i jeżeli są osoby, które mnie znają, to pozwólcie, że szybciutko też powiem, że nasze dotychczasowe działania i nasza praca między nami, to co sobie między nami ustaliliśmy, to polega również na tym, że mimo że jesteśmy coachami, mimo że chcemy zarabiać na coachingu, mimo że chcemy zarabiać na procesach coachingowych i prowadzić taki czysty pure coaching, to w jakiś sposób potrzebujemy dać się poznać naszym klientom i ja pokazywałam, w jaki sposób ja daję się poznać swoim klientom, czyli Wam, i w ten oto sposób powstały takie produkty, którymi się tutaj pozwólcie, że pochwalę szybciutko, a robię to w określonym celu, o którym będziemy za chwilę mówili. Ja jestem autorką kursu online Coach Solidna Firma i ten kurs trwa 12 tygodni, ruszył teraz 30 maja, to już jest druga pełna edycja. Jestem też autorką kursu szkolenia, to jest materiał, który składa się z 5 nagrań VOD i to jest materiał, który uczy Was, coachów, jak stawiać pierwsze kroki właśnie w e-biznesie i jak zacząć pozyskiwać klientów przez internet. No i ostatnio to, co spotkało się z wielkim entuzjazmem i z Waszą przychylnością, stworzyłam platformę barterową dla młodych coachów, gdzie rejestrujecie się jako coachowie, jednocześnie rejestrujecie się jako klienci, ale też niektóre osoby, nie będąc coachami, też chętnie zarejestrowały się jako klienci i tym samym możecie korzystać z tej platformy barterowej i coachować się wzajemnie, w ten sposób praktykować, poznawać, dowiedzieć się, co w świecie coachingowym huczy, bo już w tej chwili tam jest ponad 60 osób, 67 klientów. Jutro, właściwie dzisiaj jest ten dzień, kiedy platforma zostanie zabezpieczona hasłem i to, co będę dla Was robiła, to będę Wam dostarczała wartościowe treści, żeby zacząć Was nieco edukować z tego, w jaki sposób stawiać te swoje pierwsze kroki na rynku coachingowym i na jednocześnie na Waszej drodze biznesowej. Czy jest ktoś z Was tutaj obecnych, kto jest już na platformie i wie, o co chodzi i korzysta? Dwie osoby tylko? Trzy? Okej. Okay. Kasiu, zachęcam Cię serdecznie do tego. Zachęcam Cię do tego, póki jeszcze nie jest zablokowany ten materiał hasłem.
Okej, okay, fajnie, czyli kilkoro z Was już korzysta. Wiem, bo jak prowadzę z Wami konsultacje, to informujecie mnie, że już dobraliście się w pary i że ta praca przebiega intensywnie, co mnie bardzo cieszy. No, chodzi o to, ja sama przez to przechodziłam i doskonale wiem, że warto. Na stronie internetowej warsztatcoacha.pl jest informacja. Wejdźcie proszę na moją stronę internetową i tam będą wszystkie informacje, które są niezbędne. Tutaj pokazuję Wam również, że ten materiał, który był już prowadzony w formie szkoleń online, w formie webinarów, też jest nagrany i on jest Wam dla Was dostępny. I ja sobie je w ten sposób pokolorowałam, te moje webinary i tym samym jest seria zielona, gdzie mówimy o tym, jak wystartować z biznesem coachingowym. Takie podstawy. Nie chcę Wam jakby zabierać czasu tym prezentacją swojej oferty, bo wiem, że nie po to tutaj przyszliście po treści merytoryczne. Plan naszego spotkania zakłada dzisiaj podział na dwie części. Pierwsza część będzie poświęcona temu, co dotyczy Waszego klienta, czyli wszystko, co o grupie docelowej jesteśmy w stanie dzisiaj tutaj przerobić, rozkminić. Postaram się Wam powiedzieć i dostarczyć takiej wiedzy, na ile oczywiście taki bezpłatny warsztat nam pozwala. No, mówię to tylko dlatego, że oczywiście w rozmowach indywidualnych wychodzą pewne bardzo szczegółowe rzeczy, które no, oczywiście w takim ogólnym przekazie nie są możliwe, żebyście dostali. Druga część to sesja właśnie pytań, które do mnie wysyłaliście, ponieważ ostatnia moja akcja webinarowa zakładała, że Wy do pewnego momentu będziecie przysyłali mi pytania dotyczące biznesu coachingowego i takie pytania spłynęły i ja 7 osób dzisiaj wyłuszczyłam właściwie, no tak, no tam jest kilka pytań od tych osób i się dzisiaj tym zajmiemy. Przechodzimy do części merytorycznej, także zachęcam Was do tego, żebyście teraz skupili swoją uwagę, nie rozpraszali się na czacie. I zatem zaczynamy pierwszą część dotyczącą grupy docelowej. Jak zwykle, a mam do czynienia z coachami, pytamy się, po co coachowi grupa docelowa. Czy jest ktoś z Was, kto nie wie, kim, czym jest grupa docelowa? Czy potrzebujecie definicji? Wiem, nie. Okej. Okay. Moi drodzy, grupa docelowa to są Wasi klienci, czyli jednym słowem klient, którego profil jesteśmy w stanie w jakiś sposób sporządzić. Klient, umówmy się, idealny i klienci do niego podobni stanowią Waszą grupę docelową, dzięki którym Wasz biznes najpierw się buduje, a potem się rozwija, a potem na nim całkiem nieźle zarobkujecie. I chodzi o to, i jeżeli macie do czynienia z różnymi szkoleniami sprzedażowymi i marketingowymi, właściwie w każdej dziedzinie, w każdym obszarze, w każdym szkoleniu, temat grupy docelowej jest poruszany i dzieje się to nie bez powodu. Dlaczego? Dlatego, że to, kim jest Wasz klient, to jest jakby podstawa, od której Wy zaczynacie po prostu swój biznes. I ja powtórzę się zapewne, bo mówiłam już to kilkakrotnie, ale jeżeli się powtórzę, a jest kilka nowych osób, to też mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nie wydawajcie na swój biznes nawet jednej złotówki, dopóki nie określicie, przynajmniej na początku, kim jest Wasz klient. Dlatego, że będzie to nie tylko stracony czas, ale również i wyrzucone pieniądze. Dzisiaj pozyskanie klienta, który ma zbudowaną z Wami relację i który jest na przykład w Waszej bazie mailingowej i pozyskanie go do własnej bazy, dzisiaj całkiem sporo kosztuje. Dlatego ja za moment wyjaśnię, z czego to wynika, ale ja zachęcam do takiej rozwagi i to, czego ja uczę na tym etapie pracy z Wami, młodymi coachami, to żebyście jak najbardziej zawężali swoją grupę docelową, żebyście wiedzieli, z kim zaczynacie pracować. To nie oznacza, że Wasz biznes będzie cały czas w ten sam sposób wyglądał. To, co się może zadziać, to to, że zmienicie tą grupę docelową w wyniku pracy z nią i stwierdzicie, że ona jest nie dla Was. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która się może zadziać, to to, że po prostu Wasza grupa docelowa zacznie się rozszerzać.
Ale wy na samym początku, żebyście nie ponosili jakichś ogromnych kosztów marketingowych, pozyskiwania swoich klientów, budowania z nimi relacji, potrzebujecie skoncentrować się na jak najbardziej wąskiej grupie docelowej. I za moment wyjaśnię, z czego to wynika. Jeszcze tylko pozwolę sobie taką wstawić tutaj taką małą dygresję, że zobaczcie, że wy jesteście moją grupą docelową. Na przykład coachowie, tak? Posłuszmy się takim pojęciem, coachowie. Po czym, jeżeli ja eksploruję moją grupę docelową i sprawdzam statystyki, kim wy jesteście, w jakim jesteście wieku, czym się tak naprawdę zajmujecie, bo prowadzę z wami liczne konsultacje, w ostatnim czasie przeprowadziłam ich 330, no 300 nie dałabym rady, bo to działo się przez ostatni miesiąc. Ja pytam was po prostu, kim wy jesteście i czym się zajmujecie i co jest waszym problemem i co jest powodem, dla którego się akurat do mnie zgłosiliście. Więc mimo, że moją grupą docelową są coachowie, to jest to bardzo niejednorodna grupa. Ja od razu już mówię, że moją grupą docelową są młodzi coachowie i to też nie jest niejednorodna grupa. Tym właśnie, Aga, będziemy się zajmować w dalszej części naszego webinaru, naszego szkolenia online, czyli czy ogólnie, czy za szczególnie i tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Moi drodzy, ja w swoim biznesie, jak już się przed chwilą pochwaliłam, skupiam wokół siebie młodych coachów, ale też co do zasady jest tak, że do danego biznesu przyciągamy również osoby spoza własnej grupy docelowej. Ja mam też w własnej grupie docelowej miłośników coachingu osoby, które tylko i wyłącznie chcą wykorzystać kompetencje coachingowe w pracy, którą już w tej chwili wykonują, a wielu z was, jak rozmawiam z wami, realizuje się zawodowo z ogromnym sukcesem, nie narzeka na brak klientów i tym samym będziemy też o tym mówili do mnie. Słuchajcie, kochani, bo będę zmuszona wyłączyć czat, się troszeczkę rozpraszam. Nie narzekają na brak klientów, a mimo to czegoś tam szukają i chcą poszerzyć swoje po prostu kompetencje, poszerzyć swoje umiejętności i tym samym rozwijać sukcesem swój biznes. To, czym ja się zajmuję, to ja przerabiam was, coachów, czy też miłośników coachingu, czy osoby, które w jakiś sposób się pojawiły w moim biznesie i coachingiem są zainteresowane, wykorzystują coaching po szkoleniu, bądź długoterminowym, krótkoterminowym, bądź po prostu gdzieś tam edukują się w tej materii. Ja przerabiam was na ekspertów. I to jest moja koncepcja i też w dalszej części naszego szkolenia będę uzasadniała, z czego to wynika. Moja koncepcja jakby zakłada to, że jeżeli jesteście w swoich planach albo obecnych, albo przyszłych, zamierzacie być coachami wewnętrznymi, pracującymi na etacie i zarabiającymi w ten sposób jakieś tam stałe pieniądze, to nie jesteście w mojej grupie docelowej, lub też waszą koncepcją jest budowanie szerokiej bazy klientów, dużej grupy docelowej, ponieważ wasz model biznesowy zakłada jakieś bardzo duże wystąpienia, seminaria, eventy i w ten sposób chcecie, waszym celem jest to, żeby prowadzić jakieś, dawać swoim klientom i odbiorcom wartości bardzo ogólne, bardzo szeroko rozwojowe i tym samym pozyskiwać klientów i w ten sposób zarabiać. Po prostu to nie jest mój model biznesowy, on jest bardziej zbliżony do tego, co robią nasi polscy celebryci i to też jest świetne, natomiast ja po prostu tego modelu nie znam. Sama nie występuję na jakichś bardzo dużych spotkaniach. Nie mam po prostu w tej kwestii doświadczenia. Tak samo nie jestem coachem biznesowym. Nie pracowałam jako coach na etacie. Zatem ja do swojego biznesu zapraszam te osoby, które chcą budować zaufanie i chcą przekazywać swoim klientom wiedzę ekspercką. Dzięki temu klient was poznaje, a wy wiecie do kogo i o czym mówicie. Czyli moim jakby pomysłem na was jest to, żebyście znaleźli swoją niszę, znaleźli swoich klientów i tak jak ja dzisiaj nie edukuję was z coachingu, bo wy jesteście już coachingowo świetnie wyedukowani, ale edukuję was właśnie ze sprzedaży, z marketingu, z budowania biznesu i wiem do kogo mówię, bo znam już was, jeżeli nawet nie znam, to po prostu was o to pytam,
Ale też mam takie poczucie, że wiem, o czym mówię, ponieważ jestem przedsiębiorcą od ponad 10 lat, sprzedażą zajmuję się od ponad 20, przy okazji jestem coachem, przy okazji jestem trenerem, łączę te wszystkie kompetencje i pozwalam sobie na to, żeby się troszeczkę tutaj przed Wami powymądrzeć. Moi drodzy, coach, który ma własną grupę docelową, buduje również markę osobistą, czyli jednym słowem, moim zdaniem, żeby dla każdego z Was, a ja mam zamiar wyprodukować wielu ekspertów, chciałabym, żeby spośród moich rąk, spośród Was ulepić wielu ekspertów i żebyście Wy po prostu szli w świat i żebym ja też z przyjemnością została Waszą klientką, ponieważ wiadomo, że nie wszystkimi obszarami, nawet będąc matką czy będąc partnerką, jestem w stanie się zająć. Więc siłą rzeczy chcę, żebyście Wy też na tyle mocno stanęli biznesowo na swoich nogach, żebym ja z dumą mogła o Was mówić, że stworzyliście swój wizerunek bardzo przyjemny i aż miło po prostu będzie Was obserwować i obserwować Waszą drogę. Pozwoliłam sobie za Pawłem Tkaczykiem, osobą, którą bardzo podziwiam, obserwuję i uczę się wielu mądrości, przytoczyć te słowa. Otóż kim jest i czym jest marka osobista? Każdy z nas ma jakąś markę osobistą, natomiast pytania pod tytułem kim jesteś, w czym jesteś dobry i dlaczego akurat ty, to jest przekaz, który wydajecie na rynek, tak? Czyli jeżeli ja jestem Agnieszka Strugińska, to odpowiadam, ja jestem coachem i uczę młodych coachów stawiać w swoje biznesy coachingowe, rozwijać się jako coach i jednocześnie jako przedsiębiorca. W czym jestem dobra? Mam poczucie, że z racji tego, że to jest moja ogromna pasja i wykorzystuję do tego swoje umiejętności i że mnie to dodaje energii, to mam takie poczucie, że jestem w tym dobra i też jakby udowadniam Wam i pokazuję, dlaczego akurat Ty. I Wy w ten sam sposób dajecie przekaz na rynek. Natomiast kolejnym elementem dosyć ważnym to jest to, że coach, który ma swoją grupę docelową, również wyróżnia się spośród innych coachów. I przyznam szczerze, że ja, kiedy prowadzę z Wami konsultacje i okazuje się, że są pewne tematy związane na przykład z obszarem osobistym, które wymagają pomocy i wsparcia, ponieważ mam takie przekonanie w wyniku wywiadu, że bez tego przerobienia w cudzysłowie kwestii osobistych, no biznes po prostu nie pójdzie, no to bardzo bym chciała mieć taką bazę spośród Was, moich coachów, którzy specjalizują się w tej właśnie dziedzinie, którą dana osoba zgłosiła i ja po prostu z czystym sumieniem mojego klienta do Was odeślę. No i wspomniałam również o tym, że coach, który ma własną grupę docelową, ma niższe koszty marketingu. Tym samym sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, po co coachowi grupa docelowa? Czy wy czujecie, że coś tutaj wymaga uzupełnienia? Macie jakieś pytania na tym etapie? Czy jeszcze jakby wątpicie w to, że potrzebujecie tej grupy docelowej? Jest ok. Jest ok. Super. Zero zwątpienia. Dobra, fajnie. Coaching jest wszędzie taki sam. Okej, będziemy też mówili, czemu to tak wygląda. Dobra. Słuchajcie, żeby zacząć wychodzić na rynek i zacząć pozyskiwać płatnych klientów, mówię o płatnych klientach, czyli jednym słowem, wcześniej czy później, myślę, że czeka Was to i pewnie stąd Wasza tutaj obecność. Jest taki etap, w którym Wy potrzebujecie dać swojemu klientowi poznać się. Ja na wielu webinarach o tym mówię i potrzebujecie tym samym zbudować taki wizerunek, żeby Wasz klient Was polubił. I tutaj też jest potrzebna taka Wasza zgoda i przerobienia pewnych kwestii związanych z tym, że nie oczekujcie, że wszyscy będą Was lubili i raczej cieszyłabym się, że jeżeli Wy zaczynacie pozyskiwać swoich klientów i zaczynacie budować swój wizerunek i tym samym
wychodzić do określonej grupy klientów i nagle się okaże, że tam pojawiają się jakieś hejciki, że ktoś Wam się wypisuje z bazy albo że ktoś nie chce przyjść na Waszą konsultację, sesję zero, czy jak sobie tam ją nazywacie i unika Was z jakiegoś tam powodu, to też potrzebujecie dosyć mocno biznesowo stąpać po ziemi, żeby po prostu pozwolić sobie, jak to się mówi coachingowo, dać sobie na to zgodę, a ja tego określenia bardzo akurat nie lubię. No ale tak akurat trafia w ten punkt, więc go przytaczam. To określenie przytaczam. Zatem to jest ten etap, w którym pozwólcie, że niektórzy z Waszego biznesu odejdą i niektórzy nie będą po prostu chcieli z Wami pracować. Następnym już takim najbardziej zaawansowanym etapem jest to, żebyście wychodzili z takim przekazem na rynek do swoich klientów, żeby Wam klienci zaufali. Bez tego po prostu nie będzie tego, tak? A co to jest, to wszyscy wiemy, czyli jednym słowem, bez zaufania klient Wam po prostu nie będzie płacił, nie zostawi u Was pieniędzy. No i teraz pozwólcie, że ja podam na przykładach konkretnych, o co mi tak naprawdę chodzi i gdzie tutaj po kolei, jakie kroki potrzebujemy przejść, żeby dojść do tego etapu zarabiania pieniędzy na coachingu czy też usługach pochodnych. I tutaj pozwólcie, że przytoczyłam przykład akurat coacha, który jest coachem biznesowym, ale cały czas ja wiecie, że się obracam wokół freelancerów bądź osób, które prowadzą własną działalność, jednym słowem, zarabiają na własny rachunek. I tutaj jakby pierwszy etap, w którym coach się przedstawia, że jest coachem, biznes coachem, że pomaga przedsiębiorcom, i że pomaga im się rozwijać i podnosić zyski. I taki przekaz do własnej grupy docelowej, jeżeli dany coach daje, to w moim odczuciu on jest ok i wiadomo, jakie osoby będą lubiły jego fanpage'a, jakie osoby będą odwiedzały jego stronę internetową i co na jego stronie internetowej będzie. I tak naprawdę w czym ten coach pomaga, i na czym coach zarabia, czyli jednym słowem on pracuje głównie z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani rozwiązaniem swojego własnego problemu, natomiast to właśnie coach, czy też trener, czy też doradca, czyli moim zdaniem ekspert, to on decyduje w jaki sposób młodemu, czy też nie młodemu, ale w ogóle przedsiębiorcy jest w stanie pomóc. I to, o czym Wam tutaj mówię, to ciągle jest dosyć ogólny przekaz i zaczynamy troszeczkę od ogółu, czyli jednym słowem będziemy lejkowali nasz temat dotyczący grupy docelowej, dlatego że należy sobie też odpowiedzieć na pytanie to, co wyszło, kiedy ja tutaj do Was mówię, a mianowicie, czy ten przedsiębiorca jest właśnie młody, czyli jaki ma staż prowadzenia własnego biznesu, czy dopiero założył tą działalność, czy już prowadzi i ile czasu ją prowadzi, no i być może należałoby się pochylić, w jakiej dziedzinie nasz coach startuje i w jakiej dziedzinie się specjalizuje. Czy to jest na przykład przedsiębiorca, który zajmuje się finansami, a może sprzedaje komputery, a może prowadzi jakąś małą działalność produkcyjną. Wiadomo, że rynek jest też ciągle bardzo ogólny i żeby coach tak naprawdę wiedział, do kogo chce trafić, to potrzebuje na początku zacząć pracować z przedsiębiorcą, który zajmuje się określoną dziedziną, żeby wiedzieć, gdzie ten przedsiębiorca bywa i w jaki sposób może do niego trafić. Na marginesie tutaj powiem, chociaż nie jest to dzisiaj tematem naszego szkolenia, że w momencie, w którym Wy będziecie zaczynali pozyskiwać przedsiębiorcę, a wyszukiwarka facebookowa, jeżeli tam będziecie chcieli budować swój biznes online i szukać swojej grupy docelowej za pośrednictwem internetu, no to zamieszczając reklamę na Facebooku będziecie poproszeni o to, żeby wskazać, do kogo ta reklama ma trafić, więc już siłą rzeczy robicie to w ten sposób, żeby zawężyć ją do mniej więcej 50 tysięcy osób. Przynajmniej na początku, a potem sobie należałoby sprawdzić, która ta grupa docelowa Wam jakby jest najbardziej skuteczna i która przysparza raz, że zainteresowanie, a potem przychód Waszemu biznesowi. Czy na tym etapie dla Was wszystko jasne? Super.
Jesteście tacy grzeczni. Nawet nie muszę tato wyłączać. Jak pięknie, naprawdę. A jest was naprawdę sporo i siedzicie jak tam myszki pod miotłą. No ale dobrze, dziękuję wam za to. Dzięki temu ja mogę prowadzić spokojnie webinar. Moi drodzy, a tutaj z kolei coach singielek. I ona na przykład mówi tak, jestem coachem singielek i pomagam z kolei dojrzałym kobietom znaleźć partnera i zbudować wartościowy związek. I co nam się... I co nam się tutaj pojawia? Przede wszystkim wiemy, że kobiety dojrzałe i tu należałoby też sprawdzić, o jaki tak naprawdę wiek chodzi, tak? Czy to są kobiety po 40, czy może już po 60. No i co tutaj, na co bym chciała zwrócić uwagę zupełnie przy okazji, bo będę jeszcze do tego wracała. Pojawia nam się na tym etapie po prostu to, co jest jakby najważniejsze, czyli nie do końca coachingowe i być może tutaj gromy na mnie polecą i już sama jakby formuła może budzić wiele wątpliwości, ale szczególnie osoby, które są ze mną pierwszy raz, wybaczcie, wielokrotnie już jakby o tym mówiłam, że taki pure coaching i coachowanie wszystkich i wszystkiego, co się rusza, nie jest w moim modelu biznesowym. Ja uważam, że można oczywiście na tym zarabiać. No pytanie, czy pieniądze satysfakcjonujące, czy da się systematycznie pozyskiwać klientów i czy się na tym da zbudować biznes? Moim zdaniem nie. Być może jest to moje przekonanie, które mnie ogranicza, aczkolwiek no, działam już troszkę na tym rynku, bardzo dużo się uczę, też inwestuję w siebie, w szkolenia i moim zdaniem jakby nie, tak jak nie ma firmy, która produkuje wszystko dla wszystkich, tak coach od wszystkiego i dla wszystkich też nie za bardzo moim zdaniem ma szansę powodzenia na rynku. Moi drodzy, czyli jednym słowem to, co jest potrzebne, kim jesteś, w czym pomagasz, jaką obietnicę jesteś w stanie dzięki temu złożyć swojemu klientowi. Dobrze, i kolejny jeszcze przykład. I tutaj mamy tym razem coacha rodzicielskiego. Pani jest coachem rodzicielskim i pomaga rodzicom nastolatków. I zobaczcie, od razu wiadomo, że mimo, że mamy rodziców, to ona nie pomaga rodzicom, którym się dzieciątko dopiero co urodziło i tam jest na przykład jakiś kryzys małżeński. Nie pomaga rodzicom, którzy mają w tej chwili dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ przedszkolaki mają zupełnie inne problemy niż nastolatkowie. Oraz nie pomaga na przykład rodzicom, gdzie dzieci właśnie są na etapie opuszczenia gniazda. Zawężamy, lejkujemy. No i tutaj to, co z kolei coach rodzicielski obiecuje swoim klientom, to, że pracuje w ten sposób z rodzicami, żeby zbudować ze własnymi dzieciakami, którzy są już w wieku nastoletnim, dobre relacje, ale jednocześnie z zachowaniem zasad. No i słuchajcie, tutaj, gdzie dany coach rodzicielski zarabia pieniądze, no oprócz tego, że z rodzicami prowadzi coaching, oprócz tego, że może doradzać rodzicom, zobaczcie, no ja dzisiaj przed wami występuję, to już jest kolejny webinar, mam różne produkty, VOD i tak dalej, no ja tam nie robię coachingu, tak, czyli jednym słowem nie pracuję z wami coachingowo, ale kiedy się ze mną słyszycie, spotykacie na Skype i pracujecie jeden na jeden, to ja wykorzystuję coaching jak najbardziej już podczas pierwszej bezpłatnej konsultacji i następnie zapraszam, jeżeli osoba jest zainteresowana, a ja jestem w stanie jej pomóc, bo nie wszystkim osobom jestem w stanie pomóc, do tego, aby pracować jeden na jeden ze mną w coachingu. Ale również bardzo fajną akurat formą dla rodziców są warsztaty grupowe, ponieważ wtedy jest taka wspólnota, rodzice świetnie się dogadują, wymieniają różnymi spostrzeżeniami. Jednym słowem taki warsztat grupowy daje dużą wartość i wtedy coach, który wychodzi na rynek, jest jakby organizatorem takiego przedsięwzięcia, prowadzi taki warsztat, a jednocześnie zarabia po prostu pieniądze. No i jeszcze następny przykład. Mamy coacha relacji, który z kolei pomaga parom i tu trzeba byłoby też sobie odpowiedzieć, ale wszystko wskazuje na to, że obietnica, którą składa, a mianowicie zbudować długotrwały i wartościowy związek, to gdzieś tam na początku są te pary swojego małżeńskiego stażu i coach zarabia pieniądze w ten sposób, że prowadzi z parami i tutaj też potrzebuje sobie odpowiedzieć na tym etapie, czy on pracuje z parą, czyli jednym słowem przychodzi para do niego na coaching,
Czy pracuje z jednym partnerem, czy superwajzuje to, czy wspomaga go w tym inny coach? Jakby dobrze byłoby, zanim wy jakby zaczniecie pozyskać swoich klientów, no to jakbyście się przygotowali mentalnie do odpowiedzi, bo przyznam szczerze, że też jestem na takim etapie, że zostałam w moim biznesie poproszona o coaching dwójki, tak? Dwójki biznesowej, partnerów biznesowych, współpracujących ze sobą dwóch osób. I to dla mnie, przyznam szczerze, przeciekawe wyzwanie. No i cóż, i tutaj znów pieniądze są w doradztwie, w warsztatach grupowych. Tutaj można oczywiście prowadzić mastermindy. Ja akurat w takim przypadku zachęcam do spotkań mastermindowych, czyli jednym słowem takich grupowych spotkań online'owych przez Skype'a, tak? Gdzie się od 6 do 10 osób zbiera. Dlatego, że w rodzicielskim może nie byłabym tak skłonna zachęcać, bo tam się pracuje po prostu z problemem, czasami bardzo osobistym, intymnym i nie zawsze po prostu takie spotkania no, sprzyjają takiej otwartości. To akurat w przypadku, kiedy ten coach obiecuje zbudować i długotrwały i wartościowy związek, to po prostu takie spotkania i dzielenie się przez pozostałych uczestników swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami po prostu może być bardzo fajne i bardzo Wam może pomóc w Waszym biznesie. No i chyba jeszcze jeden przykład, a nie, okej, to już byłoby tyle. Czy na tym etapie macie jakieś pytania? Czy te przykłady Wam były w jakiś sposób pomocne? Napiszcie proszę od 1 do 10. Super. Czujecie już tak, że gdzieś tam bardzo, bardzo wysokie noty. To już jest inny webinar, Elu. Tak, no szkolenie online nie wyczerpuje nigdy. Może tylko prezentera wyczerpać. Dobrze, kochani. Przechodzimy zatem dalej. Nie wyłączam Wam czatu, bo jesteście bardzo, bardzo, bardzo zdyscyplinowaną grupą dzisiaj. Kim jest idealny klient? Pyta coach. Kim jest mój idealny klient? No więc, moi drodzy, idealny klient to jest taki klient, żeby Wam pomóc w tym, jakimi kryteriami Wy, jako coachowie, powinniście się kierować, żeby wybrać sobie swojego klienta. I pierwszym i najważniejszym jest to, że Wy lubicie i chcecie z nim pracować. Tutaj ja już też powtarzam się, wybaczcie, jednym z takich najważniejszych kryteriów jest to, że biorąc sobie daną osobę, takiego wzorowego, idealnego klienta, że po całym dniu spędzonym z tą osobą, ten czas będzie dla Was wartościowy, czyli jednym słowem pod koniec dnia nie będziecie wypluci i wyczerpani, pozbawieni po prostu energii. Dlatego, że no ja sama tego doświadczam, ponieważ pracuję naprawdę bardzo dużo i jak rozmawiam z osobami, które no, gdzieś tam są w początkowej fazie swojego biznesu, chociaż ja już nie mam tak bardzo początkowej fazy, to jednak ciągle to wymaga zaangażowania, no bo nie mam ludzi w swoim zespole na tym etapie, którzy by mnie wspierali i pomagali mi na bieżąco, to no to jest bardzo ważne, żebyście wy się po prostu z tej energii nie wyzuli, mówiąc tak bardzo brzydko. I potrzebujecie mieć klientów, których lubicie. To jest też ważne, a mianowicie to, że wy macie wyobrażenie, że chcecie z daną osobą pracować, to należałoby sprawdzić, czy ta osoba w ogóle widzi chęć i potrzebę pracowania z wami. I tutaj po prostu ja się często spotykam w rozmowach z wami z takim przykładem i takim podejściem do klienta, że my dostrzegamy, jaki klient ma problem i jesteśmy skłonni już lecieć z pomocą i znamy już 1000 rozwiązań. Jesteśmy w stanie temu klientowi zaproponować i coaching, i szkolenie, i w ogóle rozwiązać wszystkie jego problemy, tylko zapomnieliśmy sprawdzić, czy ten klient w ogóle tego chce. I słuchajcie, to jest bardzo ważne i bardzo Was proszę o to, żebyście zawsze badali potrzeby swoich klientów, ponieważ uszczęśliwianie kotka za pomocą młotka po prostu w Waszym biznesie nie będzie Wam za długo po prostu przysparzało. I jeżeli wy na przykład macie taki pomysł, a to jest wymyślony przeze mnie, że też nie do końca sprawdzone, ale mam takie poczucie, że wy chcecie na przykład pracować z właścicielami małych firm, a waszą domeną jest taki rozwój duchowy, czyli nie wiem, rozwijacie się w kwestiach
nie wiem, transów hipnotycznych, jakichś tam ćwiczeń, no, różnych takich eksperymentów związanych z takimi bardzo osobistymi rzeczami, no to należałoby sobie jakby odpowiedzieć, czy wasz klient po prostu będzie tego, czy będzie tego chciał. Można nie lubić klienta, można nie lubić klienta, tak, czasami po prostu nie ma chemii i czasami zajmujemy się obszarami, ja sama przez to przeszłam. Moja pierwsza grupa docelowa spowodowała, że mnie zaczynało po prostu brakować energii i po prostu stwierdziłam, że ja chyba nie chcę tego robić. I tu nie chodzi oczywiście o osobę, tylko tu chodzi o problem i na tym się po prostu skupmy, tak? Czyli problem, z którym nasz klient przychodzi, my go tego problemu nie lubimy, nie jesteśmy w stanie mu pomóc. To były kobiety na zakręcie życiowym. I no, mam nadzieję, że rozumiecie ten wątek dotyczący tego, czy klient chce z wami pracować, czy że należałoby to również sprawdzić, że no, wasza potrzeba niekoniecznie jest potrzebą, niekoniecznie jest potrzebą waszego klienta. Też będziemy o tym mówili, Elu, jak sprawdzić. Możemy iść dalej? Super, świetnie. Słuchajcie, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia. OK, następnie waszym idealnym klientem i dla waszego dobrego samopoczucia i dla waszego rozwoju jako osób, które chcą za to brać pieniądze, jest posiadanie wiedzy eksperckiej, która zainteresuje waszego klienta i tym samym macie odwagę, żeby się nią podzielić i wzbudzić w waszym kliencie zaufanie. O tym, w jaki sposób zbadać, w czym my jesteśmy ekspertami, będziemy też mówili za chwilę. Kolejny ważny element to jest to, żebyście sprawdzili, czy łatwo dotrzeć do waszego klienta lub wiecie, w jaki sposób do niego dotrzeć. I tu pozwólcie, że się zatrzymam na takim wątku, że to, co ja się najczęściej z wami, znaczy spotykam w rozmowach z wami, to to, że wy macie pomysł na przykład, żeby budować swój biznes właśnie za pośrednictwem internetu i rozwijać go online'owo, robić kursy i tak dalej, a wybraliście sobie grupę docelową, która po prostu nie ma szansy, żeby usiadła przed komputerem, tak jak wy dzisiaj obejrzała jakikolwiek webinar. No na przykład wyobraźcie sobie, no nie wiem, że waszą grupą docelową są podróżnicy albo są to osoby, które piastują wysokie stanowiska menedżerskie albo są właścicielami dużych albo średnich prosperujących firm. No jakby tutaj trzeba sobie odpowiedzieć, czy i w jaki sposób wy dotrzecie do tego klienta i też czy znacie te sposoby. To jest tak, od razu wam tutaj powiem, że jest pewna grupa docelowa, jest pewna grupa klientów, która nadaje się do tego, żeby pozyskiwać ich przez internet, a nie nadaje się, bądź jest trudno, żeby pozyskiwać ich w tak zwanym, ja nazywam marketingu środowiskowym, czyli tak naprawdę marketingu bezpośrednim, poprzez wystąpienia bezpośrednie i odwrotnie. I odwrotnie. Po prostu dotarcie, jeżeli waszą grupą docelową są osoby trudno dostępne, nie korzystające z internetu, no to siłą rzeczy nie budujecie biznesu online i znajdujecie inne sposoby dotarcia do swojego klienta. No i tu jest najważniejsza rzecz, że my jesteśmy trochę tacy biegnący, no właściwie unoszący się metr nad ziemią z taką aureolą, z kagankiem, dzierżymy go w dłoni, a nad nami unoszą się motyle i chcemy pomagać wszystkim, wszyscy tej pomocy potrzebują. No tak, nie jest do końca, bo potrzebujemy najpierw tak naprawdę pomóc sobie, potrzebujemy, ja przynajmniej stoję na takim stanowisku, że potrzebujemy no, zarabiać, żeby móc się tak naprawdę dzielić i pomagać większej ilości ludzi. I ja bardzo zachęcam do wolontariatu i pracy takiej zupełnie z grupą docelową, która tej pomocy potrzebuje i takiego poświęcania się i tak dalej. No tylko pytanie, czy gdzie wy tam zarabiacie sobie pieniądze, żebyście wy mieli takie poczucie satysfakcji z życia, a nie jakiejś misji, która po prostu przysparza wam problemów no i powoduje, no, że nosicie na plecach takiego garba, ciężar odpowiedzialności, zbawiania świata i tak dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy wasz biznes hula, kiedy macie grupę klientów, którzy
Wam płacą i ten biznes się rozwija, to jest bardzo wskazane, żeby jakąś część oczywiście przeznaczyć dla osób, których po prostu nie stać na Wasze usługi i pomagać też tym, którzy tej pomocy potrzebują. No i teraz tak, to co jest również ważne, a często i jakby lekceważymy, to dobrze by było wiedzieć, czy my mamy konkurencję i w jaki sposób ta konkurencja obsługuje naszego klienta, dlatego że poglądając naszą konkurencję, na pewno ktoś, kto robi to dłużej, robi to w jakiś określony sposób, jeżeli tych osób jest kilka, to no, obserwujecie sobie, co Wam się podoba, co Wy byście chcieli robić inaczej. Jestem też absolutnie przeciwna, żeby kogoś naśladować, tak jakby kopiować wprost, ale metoda naśladownictwa i obserwowania, uczenia się, nawet rozmawiania z własną konkurencją jest bardzo dobrą metodą, żeby tak naprawdę jakoś ułożyć ten biznes, żeby on był zbudowany w takiej równowadze ze swoją konkurencją. Ta konkurencja jest potrzebna moim zdaniem i ona, jeżeli Wy dobrze do tego podejdziecie, bardziej Wam pomoże niż zaszkodzi. I budujcie swój biznes, biorąc sobie to, co najlepsze, co Wam się podoba od tego, od tamtego, od kolejnej osoby z książek, z różnych szkoleń i tak dalej i składajcie sobie te puzzle, które zbudują Wasz biznes w sposób wyjątkowy, ponieważ Wy z kolei potrzebujecie, znając konkurencję i wiedząc, co konkurencja robi, jak robi, potrzebujecie no, wyróżnić się i wiecie, jak to zrobić, czyli macie po prostu na to pomysł. Nie wiem, czy to jest, czy to Wam gra? Jak najbardziej gra, super. Dobra, to możemy iść dalej. Następna rzecz, o której już wspomnieliśmy, mianowicie potrzebujecie rozpoznać potrzeby swojego klienta i mało tego, Wy wiecie, że jesteście w stanie je zaspokoić. Czyli ja, kiedy zaczynałam pracę z Wami, to zaczynałam od badania Waszych potrzeb i zrobiłam dwie ankiety i Wyście tam bardzo, że tak powiem, sowicie mnie wynagrodzili odpowiedziami w tych ankietach. I po prostu czytając sobie, nawet mam je wydrukowane na pamiątkę, wiem, jakie Wy macie potrzeby, co Wam tam potrzebujecie zbadać, w czym Wasi klienci mają problem, a ja zbadałam, w czym Wy macie problem. No i te pytania jakby się zaczęły powtarzać i dość łatwo się zorientować, że no, jakby moja potrzeba, a Wasza potrzeba to nie zawsze jest ta sama potrzeba. I przyznam, że ja miałam nieco inne wyobrażenie, żeby zrobić kurs i nieco inaczej chciałam Wam to podać, a Wyście mi wprost podali, że to nie to i że troszeczkę te problemy są innej maści. Także Wy też potrzebujecie badać swojego klienta, jakie on ma problemy, no i sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteście w stanie je zaspokoić. I teraz posłużę się swoim przykładem. Część z Was na etapie, kiedy no, nie Was uczestników, ale Was coachów mojej grupy docelowej, odpowiedziała mi w ankietach na takie pytania dotyczące tego, żebyście Wy mieli na przykład sesji coachingowej, albo w jakiś sposób wprowadzić model GROW do procesu coachingowego i tak dalej. No i już wiedziałam, że ja akurat tej potrzeby nie jestem w stanie zaspokoić, ponieważ nie czuję się ani kompetentna, ani też nie mam takiego pomysłu na siebie i uważam, że jest tyle wyśmienitych szkół i tyle możliwości akurat zdobycia tej wiedzy i tych umiejętności, że no to nie moja bajka i jakby z odwagą od tego odeszłam, no ale napisaliście mi to też, tak? Ja tak by takie potrzeby też były zgłaszane, więc dobrze byłoby też jednocześnie sprawdzić, czy wiecie, czy jesteście w stanie je po prostu zaspokoić. Ja się nie czułam na tyle silna i nie czułam takiej potrzeby. Tak, przykładowa sesja coachingowa. Niektórzy chcieli, żeby na przykład w moim kursie znalazła się przykładowa sesja coachingowa. Dobrze. Ostatni już punkt, a mianowicie potrzebujecie być przekonani, że Wasza oferta, czy to jest proces coachingowy, sesja coachingowa, czy to jest szkolenie, czy to jest warsztat, czy to jest spotkanie mastermindowe, czy to jest książka, którą napiszecie, że Wasz produkt i Wasza oferta jest wartościowa i Wy wiecie, że ona po prostu przyniesie określony rezultat i da Waszemu klientowi określony efekt i jesteście co do tego przekonani, potraficie to, patrząc mu w oczy,
i nie opuszczając wzroku powiedzieć wprost, że jesteście w stanie mu to obiecać i jesteście pewni, że jeżeli klient zaangażuje się w to, co mu proponujecie, to oczywiście ten cel zrealizuje. I znów to jest nie coachingowe, zdaję sobie z tego sprawę. I też oczywiście potrzebna jest tutaj akceptacja tego, że to, co Wy na przykład pracując ze mną chcecie osiągnąć na koniec pracy, to są tak różne rzeczy, zbieżne, ale jednak różne, że gdzieś tam w zależności od tego, na jakim jesteście etapie, czy zakładacie zwolnienie się z etatu, czy jesteście już w takim momencie, że macie już tylko firmę i potrzebujecie po prostu postawić biznes na nogi, no to zupełnie inaczej pracujecie, z inną decyzją, z inną determinacją i tutaj też potrzebujecie jakby swojemu klientowi złożyć tą obietnicę, tak jak w moim przypadku, wystartowania z biznesem, czyli no jeżeli klient czy Wy ze mną pracujecie kursem 3-miesięcznym, no to ja nie mogę Wam obiecać, że po 3 miesiącach to Wy będziecie mieli taki biznes, że on będzie hulał i będziecie zarabiali miliony i one będą spływały. To jest po prostu nierealne, to jest mało czasu, natomiast kończąc pracę ze mną macie taką bazę, żeby już dalej się rozwijać, żeby położyć solidne fundamenty, przestać błądzić, wiedzieć, w którą stronę zmierzacie, zacząć pozyskiwać już pierwszych klientów, płatnych klientów i systematycznie budować i rozwijać swój biznes. Jeżeli się komuś z Was uda zrobić to jednym strzałem i to Wam, nie wiem, już zaspokoi takie przychody, że już nie będziecie musieli do końca życia pracować, to też jest to możliwe, ja tego nie wykluczam. Natomiast mam też poczucie, że dzieje się to dosyć rzadko. Moi drodzy, czy coś coach mówi, czy robię coś nie tak, wybierając określoną grupę docelową? No niestety zdarza się, jak rozmawiam z Wami i powiem szczerze, że ja też się będę biła w piersi, że też mi się zdarzało. I no cóż, po prostu przyjrzyjmy się naszym grzeszkom, które popełniamy, kiedy zaczynamy przyglądać się tematowi, jakim jest grupa docelowa. Bo to, że jej potrzebujemy, to już sobie powiedzieliśmy na samym początku i zgodnie przyznaliście mi rację. Moi drodzy, jeżeli mówimy i coach przychodzi bądź na sesji mojej mówi do mnie, że jego grupą docelową są kobiety, no to czy to jest dobra grupa docelowa, sami powiedzcie. Tak, no jest to napisane, więc tak trochę retorycznie, ale posłuchajcie. 10 milionów, tak. To, że zbyt ogólnie, to jest jedno, ale jeżeli się przyjrzycie i zaczniecie się fokusować, z kim Wy tak naprawdę będziecie chcieli pracować, to zauważycie, że 99,9% coachów powie Wam, że jego grupą docelową, jej najczęściej, bo chodzi o coachynię, są kobiety. To jest też uzasadnione, ponieważ no, jest to takie moje przekonanie, które można też obalić. Mamy tu sporo mężczyzn, więc wyobraźcie sobie, że moją grupą docelową są nie tylko kobiety, co mnie bardzo cieszy. To prawda jest taka, że kobiety ciągnie do rozwoju osobistego, że kobiety z racji swojej emocjonalności, też na jakby statystyki osób, które studiują coaching, no, pokazują ewidentnie, że kobiet jest zawsze więcej. Więc no, siłą rzeczy wiadomo, że swój do swojego ciągnie, no i wybieramy sobie tą grupę docelową, że to są inne kobiety, no ale no, kobiety jakie? To znaczy, w czym tak naprawdę jesteśmy w stanie pomóc? No kobiety nie są grupą docelową, to jest po prostu tylko populacja, jakby jakaś olbrzymia grupa sprecyzowana co do płci, ale no nie grupa docelowa, tak? Moi drodzy, kolejny grzeszek albo grzech główny. Pomagam kobietom na zakręcie życiowym. Ja tu bardzo przestrzegam Was, właśnie o tym była mowa, czy Wy ze swoim klientem jesteście w stanie spędzić cały dzień, zjeść rano śniadanie i uśmiechać się do niego i też z tym uśmiechem zakończyć cały dzień. Czy wręcz przeciwnie, po całym dniu pobytu ze swoim klientem, a czasami będzie tak, że będziecie pracowali ze swoim klientem nieco dłużej, czy będziecie po prostu wypluci, będziecie mieli dość i znienawidzić tego, a właściwie dokładnie problemów, z którymi on się do Was zgłasza.
Dobrze wiecie, że jedną z umiejętności coacha jest rozróżnienie, czy klient jest psychoterapeutyczny, czy jest coachingowy. Niemniej jednak, chociażby podejmując się coachingu rodzicielskiego, podejmujemy się pracy z problemem. Jest to problem, załóżmy, tak jak nasz poprzedni przykład mówił, problem z nastolatkami, to są to czasami po prostu ciężkiego kalibru przypadki. No i pytanie jest takie, czy wybierając swoją grupę docelową jesteśmy na tyle silni, czy na tyle mamy przerobioną przeszłość, być może mieliśmy terapię za sobą, że nie będą nam się odpalały pewne rzeczy związane z tym, co nas kiedyś dotyczyło i tym samym po prostu no, ta praca z danym klientem pójdzie w niwecz i będziemy musieli go odesłać do kogoś innego. No jakby przyznam szczerze, że podziwiam osoby, które podejmują się coachingu, pracy z problemem, czyli rozwiązywaniem problemu takiego właśnie związanego z odbudowaniem relacji. No ja sama trochę na tym popłynęłam, to było dla mnie za trudne, po prostu przypadki osób, które, z którymi pracowałam, mnie przytłaczały i mówię, Boże, ludzie to dopiero mają problemy. Nie czułam się z tym dobrze, no jeżeli wy się czujecie, to absolutnie z problemem po prostu pracujcie. Kolejny, trzeci punkt, kiedy coach mówi, że moją grupą docelową są właściciele dużych firm i będę ich pozyskiwał przez internet. No i to już o tym mówiłam, tak? Należy po prostu sprawdzić, czy jeżeli sobie wybieracie na przykład taki biznes, taką grupę docelową, która no, nie jest dostępna i wiecie o tym, że te osoby nie korzystają z internetu, no na przykład wybierzcie sobie, no nie chcę też sprawiać jakiegoś błędnego, tworzyć błędnego wizerunku, no, ale w pierwszej kolejności pomyślałam sobie o dyrektorach szkół, czy o naukowcach, czy pomyślałam sobie o prawnikach, czy te osoby po prostu korzystają na przykład z internetu i czy wy wiecie po prostu jak do nich dotrzeć, jeżeli to jest wasza grupa docelowa. Punkt czwarty. Jestem diet coachem, czyli jednym słowem wybraliśmy sobie specjalizację i nawet można by powiedzieć, że całkiem konkretną, po czym okazuje się, że w tej chwili mamy wysyp coachów specjalizujących się w odchudzaniu. No i tutaj musi zatem pójść nieco więcej, a mianowicie czym wy się będziecie od innych diet coachów wyróżniali, czyli w czym wy pomagacie i co zdecyduje, że klient akurat przyjdzie do was, a nie do innego coacha zajmującego się również odchudzaniem, co was wyróżnia. Punkt piąty. Jestem coachem rodzicielskim i rozwiązuję problemy z dziećmi metodą TSR i to jest metoda z wychowania bez porażek. Ja sobie ją tutaj pozwoliłam przytoczyć. No i słuchajcie, powiem tak, no klienta nie za bardzo obchodzi to, jaką metodą działacie i tutaj właśnie wrócę do tego wątku, który poruszyłam w poprzedniej wypowiedzi. Mianowicie dzisiaj stoję na takim stanowisku, że no klient was w jakiś sposób namierza, czy przez internet, czy wychodzicie na salę szkoleniową, czy prowadzicie jakiś warsztat o określonej tematyce, to w jakiś sposób tego klienta, składając określoną ofertę, przyciągacie. No i ten klient sobie do was przychodzi, tak? Albo jest fanem waszego Facebooka i was tam sobie śledzi, albo na przykład przychodzi na wasze warsztaty regularnie i tak dalej, czyli jednym słowem wy w jakiś sposób jesteście, on jest po prostu z waszej grupy docelowej, a wy jesteście w stanie rozwiązać jego problem. No i teraz to, co coach mówi, to zaczyna po prostu uczyć tego coacha, że on stosuje trening skutecznego rodzica, że nie wiem, że stosuje RTZ, albo że pomaga coachingowo. Słuchajcie, no ja na przykład dzisiaj prowadząc 3-miesięczne programy z moimi coachami w pracy 1 na 1, pytam was, kiedy wy ze mną pracujecie, co wy dzisiaj akurat potrzebujecie, czy potrzebujecie mentoringu, czy potrzebujecie coachingu, bo jak strasznie spodobało mi się takie wideo, które było zamieszczone na Facebooku jakiś czas temu, ktoś tam porównał coaching do nauki jazdy na rowerze i wtedy mi się odpaliły takie słowa, że jeżeli ja bym miała coachować kogoś z nauki jazdy na rowerze i mówić, a jakie masz możliwości, a co myślisz, a no jakby wszystkie te pytania coachingowe, zamiast po prostu posadzić go na ten rowerek i odkręcić mu kółeczka i po prostu niech sobie jedzie, a czasami, jeżeli byłby to już zaawansowany
ktoś, kto potrafi tylko nauczyć się jakichś sztuczek, to też był zupełnie inny przypadek. To, o co dzisiaj mi jakby chodzi i to myślę też powinniście chyba tak sobie wziąć albo no, porzucić na jakimś etapie rozwoju waszego. Czy już mnie widzicie? Tak, super. Tak, przez chwilę wyrzuciło mnie z pokoju. Przepraszam was najmocniej, błędy techniczne, ale nagrywa się materiał. Fajnie. Jestem zatem znowu. Mam nadzieję, że się cieszycie. Czy chociaż troszeczkę? Tak, od 1 do 10 to na ile? Zobaczcie. Super. Dobra. Moi drodzy, więc przestańcie edukować swoich klientów, co wy mu takiego zrobicie, jaki trening i tak dalej, tylko po prostu spróbujcie wystosować technikę, która przyniesie jak najlepsze efekty. Czy ona będzie mentoringowa, czy ona będzie treningowa metodą skutecznego rodzica, czy po prostu coachingowa, to już jest mniejsze, ma mniejsze znaczenie, zwłaszcza, że my się tu w większości spotykamy w gronie life coachów. Wierzcie mi, wasi klienci naprawdę nie muszą wiedzieć, na czym to polega. Oni będą tylko po prostu oczekiwali efektu, określonego rezultatu i jak najszybszego rozwiązania swojego problemu. Następnie, jestem coachem singli i po prostu, jestem coachem singli, no i tutaj no, brak doprecyzowania, w jakim wieku, czy to są single, w sensie dwudziestoparolatkowie, czy to są osoby z odzysku, które już tam, mówię tak, bo jakby też do nich należę, więc nie mam tutaj żadnych skrupułów, żeby po prostu założyć kolejny związek i jakby no, trzeba sobie odpowiedzieć, kim są single. No i brak obietnicy, czyli jestem po prostu coachem singli, co z tego wynika, tak? W czym tak naprawdę pomagam tym osobom, bo być może jestem coachem singli, pomagam tym singlom po prostu pozostać w stanie pojedynczym, bo oni akurat tak wybrali, prawda? Byleby po prostu byli szczęśliwi, byle się rozwijali. Sama znam wiele takich osób, które po prostu już zdeklarowały się, że nie będą zakładać żadnych związków, ale potrzebują odnaleźć taką równowagę życiową, podróżować, poznawać ludzi, realizować swoje pasje. Wcale nie należy być coachem singli i pomagać w znalezieniu po prostu partnera życiowego i budowania wartościowego związku. Można być coachem singli i pomagać singlom zupełnie czymś innym. Tak? Zgadzacie się ze mną? Tak? Zgadzacie się. Dobra. Okej, okay, no i słuchajcie, siódmy już kolejny grzech główny, mianowicie jestem coachem bezrobotnych, którzy od lat nie znaleźli stałej pracy. Mam nadzieję, że nie macie tutaj wątpliwości, że nie dość, że pracujemy z problemem, nie dość, że pracujemy często z wyuczoną bezsilnością, no to jakby nie oczekujmy zapłaty i budowania naszego biznesu. Ok, zatem jak rozwiązać cały ten problem? Jak wybrać idealną grupę docelową, idealną dla ciebie, mój szanowny uczestniku mojego webinaru? Więc przede wszystkim potrzebujesz zastanowić się, jakie są twoje dotychczasowe doświadczenia. My jakby też wchodzimy na drogę rozwoju jako coacha, bo chcemy po prostu piszgnąć to, co do tej pory robiliśmy w kąt i już do tego nie wracać. Przestrzegam was przed tym. To jest wasz bardzo ogromny zasób. Tam jest bardzo dużo wiedzy, doświadczenia. Z jakiegoś powodu wykonywaliście to, co robiliście do tej pory i nie porzucajcie tego zupełnie. Raczej postarajcie się to jakoś połączyć. Tak jest w moim przypadku, tak? Ja możecie poczytać sobie na mojej stronie internetowej moją historię. Ja straciłam firmę, tak? Straciłam w wyniku kontraktu na bardzo duże pieniądze. Mój kontrahent stracił płynność i ja przez to straciłam firmę i rozstałam się ze swoimi współpracownikami. Czy przez to ja już nigdy nie powinnam myśleć o tym, żeby być przedsiębiorcą i w ogóle pójść sobie na etat i powiedzieć, że to jest nie dla mnie, bo mam jakieś traumatyczne z tego powodu doświadczenia? No wręcz przeciwnie. Bardzo dużo mnie to nauczyło. Zamierzam to i mam nadzieję, że to mi się udaje przekuwać to na mój sukces. Uważam, że kiedyś usłyszałam w szkole trenerów takie pytanie, czy wolisz polecieć paralotnią z kimś, kto już miał wypadek, czy z kimś, kto nigdy go nie miał? Więc no, moja odpowiedź jest oczywista, że ktoś, kto ma wypadek, to wie, że gdyby mnie się coś takiego trafiło, to wie, w jaki sposób reagować. Ale to tylko tak
taka moja dygresja. Kolejnym elementem, na którym możesz się skupić przy poszukiwaniu swojej grupy docelowej, no to zastanowienie się, jakie ty posiadasz pasje, jakie umiejętności, czyli jednym słowem swoją pasją i dzieleniem się z innymi. Będziesz przyciągał osoby do swojego biznesu, będziesz te osoby będą cię poznawały, będą ciebie lubiły, będą ci ufały, a potem będą od ciebie kupowały i tak na przykład powstaje bardzo wiele takich biznesów blogowych, gdzie ludzie po prostu zaczynają pisać z pasją o tym, co ich interesuje i tak dalej, a potem z tego się buduje całkiem fajny biznes. No i ostatecznie możesz również, jeżeli już nie chcesz robić tego na bazie doświadczenia, nie chcesz robić tego na bazie pasji albo takowej nie posiadasz, no to być może kiedyś w przeszłości miałaś pewną trudność, którą pokonałaś sukcesem i sami wiecie, że są takie osoby, które, no szczególnie sportowców to dotyczy, że dochodzą do takiego etapu albo wiekowego, albo mają jakąś kontuzję i nie mogą się realizować już zawodowo, ale przekuwają to wszystko, co do tej pory wypracowali, czego się nauczyli na biznes i pokonują go z sukcesem i uczą innych osób i sami wiecie, jakie to są charyzmatyczne osoby i jak duże to biznesy są. Dobrze, moi drodzy, czy na tym etapie macie jakieś pytania co do treści dotyczącej grupy docelowej, bo przeszlibyśmy do drugiej części naszego webinaru. Co do mojego pytania o mentoring, mówiłaś o tym, że grupą docelową można wybierać na podstawie doświadczenia, pasji lub trudności. Tak, tyle że jeśli mówimy o pasji, to jest według mnie na granicy coachingu i mentoringu. Przecież pisząc bloga, to jest mentoring bardziej niż coaching. Czy się mylę? Aguś, pisząc bloga, dajesz ludziom wartościowe treści, tak jak ja prowadząc webinar, staram się dać Wam wartościowe treści. Natomiast w wyniku pisania bloga czy w wyniku prowadzenia webinaru zapraszasz gdzieś tam na jakimś etapie swojej pracy klientów do konsultacji, do pierwszego spotkania, do rozmowy przez Skype'a lub telefon jeden na jeden. I wtedy decydujesz wspólnie z klientem, co dalej jesteś w stanie mu zaproponować i możliwe, że będzie to coaching, a możliwe, że to będzie przeplatanka coachingu i mentoringu, a możliwe, że to będzie sam mentoring, a może jeszcze inne opcje, w zależności od tego, na co ty jesteś gotowa i co chcesz swojemu klientowi zaoferować, rozwiązując jego problem. Tak? Super. Wasze pytania. Moi drodzy, Ania do mnie napisała. Czy stawki sesji coachingowych negocjujesz osobno z każdym klientem, czy masz sztywny cennik niezależnie od klienta? Zachęcam do obejrzenia webinaru pod tytułem jak zrobić 180 tysięcy, zarobić na coachingu 180 tysięcy rocznie. Tam jest mowa o tym, w jaki sposób buduje się model biznesowy. I teraz o co tutaj chodzi? Ja mam kilka opcji. Jeżeli ktoś z Was, a wiem, że są osoby, które pracują ze mną jeden na jeden, już ze mną pracował, no to mam nadzieję, że nie będzie mi miał za złe, że powtórzę. Jest opcja składająca się z trzech wersji pracy trzymiesięcznej w 10 bądź 7 sesjach ze mną. I to jest cena stawki negocjuję osobno z każdym klientem, czy mam sztywny cennik. I to jest cena, sztywny cennik, gdzie ja wyceniłam, ile kosztuje mnie każdy ten program, czyli 3-miesięczny program składający się z sesji 90-minutowych, 10 kosztuje X, z 60-minutowych kosztuje X i 7 sesji 45-minutowych też kosztuje tam ileś, ale oprócz tego oczywiście są klienci, którzy nie potrzebują pracować ze mną intensywnie przez 3 miesiące i wówczas oferuję pojedyncze sesje i podaję stawkę za 60 minut. I w zależności od tego, czy osoba, która ze mną pracuje, jest moim klientem, czyli już kupiła coś ode mnie, mam inną stawkę niż jak osoba, która niczego nigdy u mnie nie kupiła i też to jest inna stawka. Mam nadzieję, że to pytanie, że pytanie klientki było dla Was interesujące i że ja udzieliłam tej odpowiedzi wyczerpująco. Czy Wy też potrzebowalibyście czegoś uzupełnić? Czy udostępniam ten cennik? Na początku udostępniałam go na stronie internetowej, ale
ale już tego nie lubię. Jaką mam stawkę za sesję? Podam Wam przykład, bo to nie jest żadna tajemnica. Każdy z Was, kto ze mną w tej chwili by pracował i chce może jeszcze ze mną pracować, to podam po prostu wprost. Pakiet nazywa się u mnie czerwony, jest to najbardziej intensywna praca. Jest to 10 sesji, z czego 9 odbywa się przez najbliższe 3 miesiące, czyli lipiec, sierpień, wrzesień. W sumie jest to 15 godzin pracy. Ten pakiet kosztuje u mnie, jeżeli płaci klient jednorazowo 2100 zł, a jeżeli płaci mi w ratach miesięcznych, to jest 880 zł w 3 ratach. Więc możecie sobie policzyć, ile to jest za godzinę. Potem średni pakiet, który jest również identyczny, ale też składa się z 10 sesji, ale 60-minutowych, jest 3 razy 670 zł, a jednorazowo 1600 zł. I taki lightowy pakiet zielony, on wymaga najwięcej pracy ze strony klienta, który jest 45-minutowe sesje, w sumie jest ich 7. Też jest w 3 ratach miesięcznych bądź jednorazowo. Natomiast klienci, którzy mają u mnie tak zwane sesje okazjonalne, konsultingowe bądź mentoringowe, różnie to bywa, no to mają stawkę za godzinę. Nie, ona po prostu nie jest czytelna i budzi zamęt. A poza tym ja, uwierzcie, że nie wiem, czy połowie klientom jestem w stanie zaproponować, bo po prostu wielu osobom, które ze mną pracują na konsultacji, zgłaszają się do mnie na konsultacji, nie jestem w stanie zaproponować tego pakietu, bo ja nie jestem im jeszcze na tym etapie w stanie pomóc. Jakby oceniam, co jestem w stanie w tym momencie dać. Czasami jest to po prostu kurs, czasami jest to jedna konsultacja, różnie to po prostu bywa. Niepotrzebnie to sieje zamęt, bo ja tak samo potrzebuję być przygotowana i mieć pewność, że jestem w stanie klientowi pomóc, jak on tej potrzeby chce. Dlatego, że to jest decyzja obustronna. Tu nie klient decyduje o tym, że chce tylko ze mną pracować, tylko ja też tą decyzję potrzebuję podjąć. I Wam też tego życzę, żebyście w ten sposób podchodzili do biznesu, nie podejmowali się tych tematów, w których się nie czujecie. Czy odpowiedziałam na pytanie? Tak, super. Ok. Jak znaleźć klientów i docelowo chcę mieć akredytację? No słuchajcie, no jak znaleźć klientów, no to chyba sobie już nieco też jakby pomogliśmy w tym, jak znaleźć, co trzeba zrobić, w jaki sposób się przygotować. Natomiast ja pozwoliłam sobie zaznaczyć to pytanie, bo to często się przewija ten temat w konsultacjach z Wami, a mianowicie, że docelowo chcecie zrobić akredytację. Ja bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zastanowili się, po co jest Wam akredytacja. Czemu ona ma tak naprawdę służyć? Czy Wasza grupa docelowa doceni, że ją macie? A jeżeli tak, to zachęcam do tego, żebyście na tą akredytację z coachingu zarobili i to Wam da takiego kopa i da Wam odpowiedź, czy ma to sens, żeby inwestować dalej w siebie, w rozwój jako coacha, czy nie należałoby na pewnym etapie zainwestować w siebie jako przedsiębiorcę, czy też osobę, która po prostu zarabia na coachingu, tak? Nawet jeżeli to robi dodatkowo na własny rachunek. Kolejne pytanie. Jak pozyskać klientów, to się najczęściej powtarza. Ja pozwoliłam sobie jakby dosłownie wprost przekopiować te maile, żebyście widzieli, że takie pytania to też jest jakaś forma badania potrzeb i Wy w momencie, w którym chcecie budować relacje ze swoimi klientami, też wysyłajcie lub przy jakiejś okazji pytajcie klientów i będziecie wtedy wiedzieli, jakie klienci mają problemy. Co wpływa na naszą atrakcyjność dla potencjalnych klientów oraz jak ją zwiększyć? No, dzisiejszy webinar jakby wprost odpowiada na to pytanie, więc pozwólcie, żeby nie przeciągać, to przejdę dalej. Od czego należy zacząć? Słuchajcie, tutaj wielkimi literami chcę do Was powiedzieć. Każdy z Was, osoba, która pyta, od czego zacząć? Od czego zacząć? Od decyzji. Jeżeli Wy podejmiecie decyzję, to szanujcie troszeczkę sami siebie i odpowiedzcie sobie dalej na takie pytanie, co z tej decyzji wynika. Czy decyzja to tylko jest po prostu takie słowo rzucone na wiatr? Czyli jak to ostatnio słyszałam od 5-latki z mojej rodziny, czy Ty mówisz, że podejmujesz decyzję, czy ją podejmujesz, tak? Bo to jest troszeczkę coś innego. To po prostu decyzja oznacza to, że za moment przechodzimy w działanie, to również oznacza, że mamy z tego plan i jeżeli jesteśmy na takim etapie, że mówimy dość, uczyliśmy się tyle czasu
poświęciliśmy na edukację, tyle wydaliśmy pieniędzy, czas coś z tym zrobić, to niech za tym idzie konkretny plan. Ile z tygodnia wygospodarujesz czasu na budowanie tego biznesu i co będziesz konkretnie w tym czasie robić? No i tutaj jest bardzo długie pytanie. Co trzeba mieć, jakie zasoby, a co nie, żeby wystartować z biznesem? Jeśli to możliwe, to z podziałem na niezbędne, konieczne, przydatne i niepotrzebne, a może przydatne na później. No więc to wszystko zależy od Waszej grupy docelowej, od tego, co Wy już dzisiaj macie. I właśnie szkolenie, kurs online, coach Solidna Firma, tam cały jeden moduł jest poświęcony zasobom. I żeby jakby nie zostawić tego tak zupełnie bez odpowiedzi na tym etapie, kiedy ja się zobowiązałam w tym webinarze na to odpowiedzieć. Słuchajcie, tutaj potrzebujecie się zastanowić w takim kontekście, czy wy chcecie jakby sobie inwestować, no to jakie zasoby macie, tak? Tu chodzi również o ludzi, o finanse, o waszą umiejętności, o dobra materialne, o dobra czasowe i tak dalej. Ja tak na to patrzę. Należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co już masz, a czego potrzebujesz. I teraz w kontekście tego, czego potrzebujesz, zastanowić się, ile czasu i ile pieniędzy będzie cię kosztowało, kiedy sam sobie to zrobisz, a kiedy to delegujesz. Bo gdzieś tam na jakimś etapie no, przychodzi już takie ograniczenie, że no, wszystkiego czasami nie ma sensu i nie warto po prostu robić. Należy to outsourcingować. Natomiast jest to pytanie, na które można poświęcić około 3 godzin, więc no, pozwólcie, że na tym wyczerpę ten wątek. Jakie formalności muszą być spełnione? Czy na przykład trzeba mieć od razu założoną działalność gospodarczą, czy da się to jakoś inaczej uruchomić? Znaczy, stoję na takim stanowisku, że dopóki nie wypracowujesz zysku, to nie zakładaj działalności gospodarczej, a w momencie, w którym już Twoje przychody z Twoich działań biznesowo i coachingowych są takie, że nie tylko pokrywają koszty, ale no w perspektywie i ZUS i wszystkie związane z tym koszty pozyskania klientów, to do tego momentu zachęcam, żeby radzić sobie umowami cywilnoprawnymi i nawet współpracą z inkubatorami, prawda? Natomiast z osobami fizycznymi też się można rozliczać umowami cywilnoprawnymi. Do tego zachęcam, dlatego że zbyt pochopne założenie działalności jednak wiąże się z, tak, startup może być, wiąże się z kosztami, które ponosicie regularnie co miesiąc, a jeżeli biznes nie jest dobrze ułożony, no to trudno o te stałe przychody po prostu. Ile trzeba mieć wkładu własnego, ile pieniędzy? Znaczy tutaj odpowiem tak, że moim zdaniem nieco mniej, jeżeli pozyskujesz klientów prowadząc marketing tak zwany środowiskowy, przez który ja rozumiem budowanie relacji bezpośrednich, czyli wystąpienia publiczne w formie nie webinarów bynajmniej, ale prowadzenie jakichś warsztatów, zawiązywanie jakichś partnerstw, pozyskiwania osób, które będą Cię polecały, no to tutaj troszeczkę mniej, natomiast nie dajcie się zwieść, że biznes online i budowanie, pozyskiwanie klientów przez internet, że to się da zrobić za 0 zł, po prostu nie da się. Jak każdy biznes wymaga określonego wkładu i tutaj o tym, ile wymaga budowanie na początek, ile wymaga kosztów, ile i jakie są koszty ponoszenia na początku, koszty ponoszenia, budowanie biznesu przez za pośrednictwem internetu, czyli tak jak ja to robię, to ja dosłownie tam napisałam, który program, co polecam, co nie polecam, co trzeba mieć, jeżeli się tego nie ma, to co z tego wynika i tak dalej. Czy da się pogodzić z pracą na etacie w innej branży? To znaczy, no wszystko zależy oczywiście od Waszego pomysłu, no jeżeli chcecie, nie wiem, 3-5 godzin w tygodniu, czy w miesiącu pracować po prostu coachingowo, no to wiadomo, że tak czy owak jakiś marketing musicie prowadzić, żeby tych klientów pozyskiwać, bo polecenia nie zawsze będą działały. No wcześniej czy później, jeżeli będziecie się tylko opierali na poleceniach, to z czasem się pojawią luki i w okresie świąt, wakacji po prostu tych klientów nie będziecie mieli bez zabiegów marketingowych. Można pytanie, czy da się to, czy da się z tego zbudować biznes. Ja zachęcam do takiego rozwiązania przejściowe, a potem należy podjąć decyzję. Jeśli nie własna firma, to tu chodzi mi o moje doświadczenie w rynku, czy znasz jakieś alternatywy, je polecasz, no to już mówiłam
To już o tym mówiłam, że inkubatory bądź umowy cywilnoprawne. Jest jeszcze kilka innych form, ale to już do pracy jeden na jeden. Jak tworzyć produkty, Agnieszka pyta, sprzedawane online pod potrzeby klientów i analiza potrzeb? No to są dwa różne wątki. W ogóle tutaj pozwoliłam sobie na zamieszczenie tego pytania, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo chcę zwrócić Waszą uwagę na to. Nie. Zaczynajcie od tworzenia jakichś wypasionych kursów, jakichś nagrań, materiałów, które Was kosztują, zlecacie, nie daj Boże, jeszcze komuś taką pracę bez uprzedniego zbadania potrzeb. Wy potrzebujecie się dowiedzieć, czy to, że Wy uważacie, że to klientowi jest potrzebne, to wcale niekoniecznie tak musi być. Jednym słowem, potrzebujecie najpierw sprawdzić, czy będzie na to zbyt i czy klient Wam za to zapłaci. I to właściwie zamieściłam to pytanie głównie w tym kontekście, ponieważ tworzenie produktów sprzedażowanych online to jest temat rzeka. I ja na pewno będę nagrywała materiały po kolei, jak na przykład nagrywam kurs, jak nagrałam kurs, który jest prezentacją w jakiejś tam formie, jak prowadzę webinary, w jaki sposób piszę scenariusze i tak dalej. To jest temat rzeka. Na jednej z konsultacji również klientka mnie o to zapytała. Właściwie udało nam się skupić tylko i wyłącznie na jednym wąskim obszarze, jakim jest nagrywanie filmów. W jaki sposób wybrać grupę docelową klientów na coaching online i jak zdobyć do nich kontakt, adres mailowy, zapis na newsletter, grupa docelowa, na przykład kobiety dojrzałe. No, o grupie docelowej dzisiaj mówiliśmy, w jaki sposób wybrać, co należy zrobić. Na coaching online to też o tym mówiliśmy, czyli jednym słowem, nie wszyscy klienci nadają się do pozyskania przez... też często jakby Wy rozumiecie, że biznes online to jest prowadzenie sesji przez Skype'a, bądź, no tak, przez Skype'a bądź przez komunikatory. To jest troszeczkę coś innego, tak? Pozyskiwanie klientów za pośrednictwem e-biznesu, no to jest tworzenie wizerunków w sieci, budowanie wszystkich tych ścieżek związanych z poznaj mnie, polub mnie i zaufaj mi w internecie i na tej podstawie pozyskiwanie adresów mailowych klientów, budowanie bazy, dostarczanie im wartości i prowadzenie potem chociażby tych webinarów i na tej podstawie pozyskiwanie klientów do coachingu. No więc odróżnijmy, Skype i praca z klientem przez Skype'a to nie jest biznes online. To też jest temat rzeka, oczywiście jak zdobyć do nich kontakt, można robić przez kampanie płatne i bezpłatne. I też no to jest po prostu olbrzymi temat. Jakie narzędzia są potrzebne do obsługi usług coachingu online? Najchętniej darmowe i niskokosztowe, znaczy wcześniej czy później darmowe i niskokosztowe zamieniają się w niedarmowe i całkiem wysokokosztowe, chociażby wykupienie takiego dostępu do pokoju webinarowego, jeżeli się nie korzysta z darmowych narzędzi, które moim zdaniem no jeszcze ciągle są całkiem zawodne. Czy Wy jesteście i czy to jest dla Was ok? Bo już będę kończyła właściwie. Was te tematy interesują, które są poruszane? Super. Jest Was cały czas całkiem sporo w pokoju, ale tak mi przycichliście, że chcę sprawdzić. Jeszcze dwa pytania, jak pamiętam. Dobra. Pani Agnieszko, w jaki sposób mogę zachęcić młodzież i dorosłych w klubach sportowych, głównie tanecznych, do coachingu? No i słuchajcie, to jest kolejna rzecz. No to nie jest rolą tych osób, które tańczą i są i jakby działają tam w klubach sportowych przebywają, żeby ich zachęcić. Po prostu należy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to zrobić, bo jeżeli coach nie stworzy produktu i nie zachęci jakby tutaj i nie zachęci tutaj swojego klienta do tego, żeby ten klient chciał za pośrednictwem tego coacha rozwiązać ten problem, no to nic nie da się zrobić. Znaczy, mówię, przestańmy jakby uszczęśliwiać ludzi, bo owszem, może i 99,9% ludzi powinno skorzystać z coachingu, to nie znaczy, że oni w ogóle tego potrzebują, że tego chcą. Po prostu, tak? Po co? Moje pytanie jest, po co mamy zachęcić, a jeżeli Kasia chce stworzyć taką ofertę, no to jest w ogóle cała koncepcja na to jakby potrzebna, tak? Związana między innymi z tematem, który dzisiaj poruszamy.
Tak, szerokie. W ogóle macie tendencję do zadawania szerokich pytań. No i teraz już ostatnie pytanie. Jaki procent pracy coacha zajmuje sam marketing? I tutaj, czy na przykład 30-50% czasu pytam, ponieważ zastanawia mnie to, czy coach to obecnie nie jest przypadkiem osoba potrafiąca się dobrze sprzedać, a faktyczna wiedza na temat psychologii coachingu jest na drugim miejscu. Jak to wygląda w praktyce? Proszę szczerą odpowiedź. No więc ja się pytam, kto dzisiaj w ogóle bez marketingu i bez tworzenia jakiegokolwiek wizerunku cokolwiek sprzedaje. To znaczy coach może być bardzo dobrym coachem, naukowiec może być bardzo dobrym naukowcem, adwokat może być bardzo dobrym adwokatem i tak, nie wiem, inżynier może być bardzo dużym inżynierem, ale jeżeli ktoś się nie postara o marketing, nie postara się o klientów, to tego biznesu po prostu nie zbuduje. No i teraz jakby oczywiście może być bardzo wysokiej jakości, wykwalifikowanym fachowcem, tylko siłą rzeczy przez sam brak klientów i finansowania tego swojego rozwoju, z czasem jakby jego wiedza będzie czysto teoretyczna, a nie praktyczna, bo nie zderzy się z rzeczywistością, bo nie tworzy przez brak marketingu okazji do tego, żeby spotkać się z klientem i z tym doświadczeniem i z tą rzeczywistością się zmierzyć. Wiedza teoretyczna versus wiedza praktyczna. Oczywiście odpowiadając wprost na pytanie, każdy, kto zaczyna marketing, to niech się cieszy, że w ogóle na samym, przepraszam, biznes coachingowy, to niech się cieszy, jeżeli w ogóle na samym początku swojego biznesu ma taki pure coaching, czyli zupełnie takie procesowe działania z kilkoma klientami. Natomiast, żeby to się działo systematycznie, to na początku zaczynamy od blisko 90%, a nawet w pewnym momencie 100% działań marketingowych, które wraz z rozwojem biznesu oczywiście mogą się zmniejszać, dlatego, że zaczynacie być rozpoznawani. Ja też już dzisiaj na przykład dostaję, no właściwie co tydzień już dostaję pytania, po prostu nie wiem skąd, nie wiem jak te osoby do mnie trafiły, nawet nie korzystały nigdy z mojej oferty, nie były na żadnym webinarze, a wiedzą, że ja jestem od tego i mogę im po prostu w tym pomóc. I tu już oczywiście zabiegi marketingowe, to, że ta osoba do mnie trafiała, to jest wynik moich poprzednich zabiegów marketingowych. Natomiast zapomnijcie o tym, że będzie Wam biznes się kręcił tak do Waszej emerytury, że nigdy już więcej marketingu nie będziecie musieli robić, nigdy nie będziecie musieli sprzedawać i że sami ci klienci będą tak się pojawiali systematycznie, żebyście Wy utrzymali określony poziom satysfakcjonujący Waszych przychodów. Ja rozmawiam z Wami, Wy jesteście niektórzy z Was ekspertami w takich dziedzinach, że słyszę, że już od wielu lat niektórzy z Was nie potrzebują klientów i w tym obszarze, w którym działacie, Wy już się o tych klientów nie staracie i nie potrzebujecie prowadzić żadnych zabiegów marketingowych, a z drugiej strony zastanawiam się, z jakiego powodu się do mnie zgłaszacie. No i tutaj odpowiedź, jak zadaję to pytanie, jest taka, że potrzebujecie dołożyć sobie jakieś tam kompetencje albo pójść w nową stronę, no i tu już te działania marketingowe trzeba poszerzyć, rozszerzyć i tak dalej. Przykład, jakaś funkcjonująca instytucja, jakaś funkcjonująca, załóżmy, szkoła coachingowa, która chciałaby jakby pracować już teraz ze mną, żeby przenieść swój biznes do internetu, prawda? I tutaj jakby już siłą rzeczy jakiś marketing jest potrzebny. Okej, zatem dziękuję Wam bardzo za wspólny wieczór. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję. Dziękuję.